Ja pamiętam panią poseł Siarkowską kilka tygodni temu, kiedy pukała się w głowę, mówiła, że ja opowiadam jakieś głupoty, kiedy mówię o tym, że chcecie rozdać Polakom, dzieciom w tym przypadku nawet, młodzieży, broń samoczynną. Broń. My żyjemy w państwie, w którym Polacy są nauczeni jednej rzeczy, że ostrą broń wojskową używają służby państwa, wojsko, policja, służby, jakieś służby. Polacy nie potrzebują takiej broni. Nie muszą, nie chcą tej broni. A wy próbujecie wprowadzić tę broń do szkół. Do szkół. I dać je jakimś paramilitarnym bojówkom, które tworzycie. Bojówkom, gdzie są ludzie o poglądach skrajnych. To jest dla mnie, to jest szaleństwo. Cała Polska oglądała, nawet pasjonowała się ostatnio serialem Belfer, gdzie pokazano szkołę, gdzie jest broń i jakieś leśne obozy jakiejś dziwnej młodzieży, które strzelają. Wszyscy się tym pasjonowali. Ja jako ojciec nastoletnich dzieci z przerażeniem na to patrzyłem, ale na pewną fikcję. A wy próbujecie zalegalizować to. Znaczy te obozy leśne, jakiejś młodzieży nie wiadomo przez kogo kontrolowanej, bo przez kogo. Siedzi i się cieszy pan minister. Panie ministrze, proszę nie traktować tego, co mówię osobiście. Tu chodzi o bezpieczeństwo moich dzieci i ich rówieśników. Ale przecież pan jest człowiekiem, który był karany za to, że w piwnicy trzymał jakąś artyleryjską broń. Pan ma jakąś obsesję na tym punkcie i pan stoi na czele tego całego systemu, tego projektu. Nie możemy na to pozwolić i apeluję do posłów PiS-u, że wśród was też są rodzice. Nie pozwólcie na ten obłąkany program. Przecież to jest jakieś kompletne szaleństwo. Broń dla policji i dla wojska w Polsce, a nie dla młodzieży w szkołach, szczególnie nie dla młodzieży w lasach. Dziękuję. Mamy dzisiaj sytuację taką, że wprowadzamy przepisy, które w sposób oczywisty standaryzują rynek, które ograniczają system szkolenia tylko do tych, którzy podpiszą umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej, a nie do wszystkich. Proszę państwa, nie ma tu mowy o żadnym poszerzeniu. Również broń automatyczna również jest dostępna. Jeżeli dzisiaj ktoś założy firmę i szkoli, może mieć broń automatyczną, jeżeli szkoli służby mundurowe. Państwo powinniście... Proszę państwa, proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd przez swoje niezrozumienie ustawy i nieczytanie dokumentów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie... Najpierw muszę ze smutkiem stwierdzić, że pan poseł Nitras, który nas przyzwyczaił do braku dobrego wychowania i arogancji, posługuje się na dodatek cynicznie oszustwem. Albo nie przeczytał pan tej ustawy, albo jest pan zwykłym oszustem. Chciałem, jest pan człowiekiem, który posługuje się oszustwem. Albo nie przeczytał pan ustawy. No, panie pośle, myślę, że spotkamy się w komisji etyki. Proszę, panie ministrze, proszę pozwolić mi skończyć. Panie pośle, proszę usiąść. Nie ma potrzeby biegania po sali plenarnej. Ja słyszę, że pan złożył wniosek. I proszę tego 10 razy nie powtarzać, bo ja to słyszę. Panie pośle, ma pan komisję etyki. Jeżeli pan poczuł się urażony w jakiś sposób, proszę mi nie przeszkadzać skończyć. To proszę złożyć wniosek do komisji etyki. A pan, panie ministrze, bardzo proszę odpowiadać na pytania bez komentarzy dotyczących poszczególnych posłów. Oczywiście, pani marszałek, chociaż muszę powtórzyć, że część sformułowań, które padły na tej sali, są zwykłym kłamstwem. Nie wiem, czy zamierzonym, cynicznym, czy wynikającym z braku przeczytania tego dokumentu, projektu nowelizacji ustawy, ale nie podlega to dyskusji, że są kłamstwem. Kłamstwem jest to, że szkoły będą otrzymywały jakąkolwiek broń. Albo że w tej ustawie jest cokolwiek napisane na temat możliwości przekazywania broni, zwłaszcza broni automatycznej, szkołom. Powtarzało to szereg parlamentarzystów tutaj występujących. I pytanie, czy robili to, ponieważ nie przeczytali tekstu tej nowelizacji, czy dlatego, że świadomie kłamali. Tego nie rozstrzygam, ale fakty są takie, że ustawa nie przewiduje możliwości przekazywania szkołom broni. Panie ministrze, naprawdę, to jest za poważna sprawa. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie obrażali. Ja się nie boję, znaczy uważam, że pan mnie obraził i nie miał pan do tego prawa, ale tu nie o to chodzi. Niech pan nie mówi, że ja nie przeczytałem ustawy, bo to są trzy strony, trzy kartki. To naprawdę można przeczytać w ciągu 2 minut, czytałem to wielokrotnie.
Ja panu coś zacytuję. Mam nadzieję, że portal w polityce.pl pana znaczy wiernie oddaje pana słowa. W polityce.pl powiedział pan na komisji senackiej: tak, celem ministerstwa jest, aby od września 2019 roku w każdym powiecie istniała jedna szkoła średnia, która prowadzi certyfikowany pion klas mundurowych. Certyfikowany przez kogo? Przecież to o to chodzi. Wy chcecie tym szkołom, wy chcecie stowarzyszenia, którym dacie broń, wprowadzić do szkół. Tu, szanowni państwo, o to chodzi. Mówicie, że nie chodzi o Młodzież Wszechpolską, nie chodzi o ONR. Sprawozdawcą jest pani poseł Siarkowska. Ona jest z Młodzieży Wszechpolskiej i współpracuje z ONR-em. Ludzie, nie dajcie sobie wmówić. Tu chodzi o to, żeby ONR i Młodzież Wszechpolska była w szkołach i żeby mieli broń. I żeby mieli broń. Tylko o to chodzi. I pan Dworczyk i pani Siarkowska są tego gwarantem. I trzeba się temu przeciwstawić.